Witam przybyłych na dzisiejszym planie Państwa Radnych. Witam przybyłych gości. Witam Pana Starostę Radnickiego. Witam Pana Burmistrza. Witam Panią Dyrektor Przedszkola Złota, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. Momencik, bo będzie wycieranie. I sparowanie. Porządek dzisiejszego porządku obrad radnych przyznany wraz z zaproszeniami, że tak do zaproponowanego porządku obrad są wnioski i inne propozycje. Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu drugiego. Informuję Radę, że w roku z obrad 34 sesji Rady Gminy był wyłożony do rządu przy liście obecności przed sesją. Czy radni mają uwagi tak do treści? Stwierdzam, że Rada Gminy Protokół przyjęła. W punkcie trzecim miałem być informacja wójta o działaniach, ale może Pan Starosta zabrać głos, nie Pan Starosta i przytrzymywać. Dziękuję bardzo. Pozostałe rzeczy, które
Thank you.
Tak jak mówiłam na poprzedniej sesji, w
mamy 16 miejsc i praktycznie już te miejsca mamy zapełnione, nawet kilka osób zgłosiło się z innej gminy. Korzystając również z okazji, życzę spokojnych, pogodnych świąt i nadzieję, że święta, te święta Wielkanocne za jedyne to będą ostatnie święta, jakie przychodzi nam przeżywać w takich realiach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że data kolejna minęła. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej. Zakres proponowanych zmian mógł być konsultowany w trakcie posiedzenia stałej komisji. Komisja Finansów i Rozwoju wydała do propozycji zmian gminy. Proszę przewodniczącego komisji o zapoznanie rady. Thank you.
Stwierdzam, że Rada Gminy Knap przyjęła. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie sprawozdań o środkach pomocy społecznej w Kierzynicy. Podpunkt A. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Podpunkt B. Realizacja innego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zespołu interdyscyplinarnego za 2020 rok. Podpunkt C. Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Kierzynica za 2020 rok. I wśród również w związku z tym, że przedmiotowe sytuacje, przedmiotowe tematy były na komisjach poruszane, proszę tylko o przedstawienie opinii. Przepraszam. Będziemy głosować nad sprawozdaniem. Czy ktoś z Państwa chce się zabrać głos? Jeżeli nie, to głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Rada Gminy sprawozdanie przyjęła. I drugie. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji innego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zespołu interdyscyplinarnego za 2020 rok. Stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła. I trzecie, głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Kierzynica za 2020 rok. I również Rada Gminy sprawozdanie przyjęła. Punkt 9 dzisiejszego porządku obrad przewiduje przyjęcie przez Radę Gminy programu wspierania rodziny gminy Kierzynica na lata 2021-2023. W związku z tym, że projekt programu wspierania rodziny gminy Kierzynica na lata 2021-2023 był przekazany Radnym wraz z zawiadomieniami o zwołanej sesji oraz szczegółowo omówiony w trakcie posiedzeń komisji, wnoszę również o odstąpienie od ponownej prezentacji. Resortowa Komisja Finansów i Rozwoju przygotowała opinię w sprawie programu. Proszę przewodniczącego o przedstawienie Radzie stanowiska komisji. Pan przewodniczący, opinia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Kierzynica dotycząca programu wspierania rodziny gminy Kierzynica na lata 2021-2023. Komisja na posiedzeniu 31 marca bieżącego roku rozpatrzyła program wspierania rodziny gminy Kierzynica na lata 2021-2023. W toku dyskusji komisja postanowiła, że opiniowała się pozytywnie przy porządku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, także przedkładam w razie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kierzynica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia innego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z licznymi zmianami oraz artykuł 176 punkt 1 i artykuł 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2019 roku o wspieraniu rodziny w systemie pierwszej zastępczej.
sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzchnica w 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości
Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 16. Stwierdzam, że przy...